Firma Ekowiatr. Specjalizujemy się w zakresie administrowania i zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Wyróżnia nas wieloletnia praktyka na rynku nieruchomości, na którym działamy nieprzerwanie od 2008 roku. Stawiamy na wszechstronną obsługę, począwszy od protokolarnego przejęcia nieruchomości, przez stały nadzór administratora, techniczną obsługę nieruchomości oraz obsługę księgowo-finansową, aż do reagowania na codzienne problemy i potrzeby mieszkańców. Swoim klientom oferujemy szeroki wachlarz dodatkowych usług rozszerzonych o współpracę z profesjonalnymi firmami. Pośredniczymy w zawieraniu umów z firmami zapewniającymi stały dopływ ciepła, wody, energii elektrycznej i innych mediów. Dzięki szerokiej działalności, jaką prowadzimy na terenie kilku miast, mieliśmy do czynienia ze zróżnicowaną specyfikacją nieruchomości, dlatego wiemy, że każda nieruchomość wymaga odrębnego podejścia i zastosowania odpowiednich dla niej rozwiązań. Pomagamy także w przeprowadzeniu inwestycji budowlanych, począwszy od etapu planowania zakresu inwestycji, dopełnieniu wszelkich formalności w urzędach poprzez pomoc w wyborze wykonawcy i nadzorze nad przebiegiem prac. Jesteśmy przygotowani do udzielania wyczerpujących informacji w sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną. Ponad 10-letnie doświadczenie w branży nieruchomości, nieustanny rozwój i poszukiwanie nowych rozwiązań oraz troska o jakość obsługi i interesy zarządzanych wspólnot pozwoliło nam zbudować zaufanie właścicieli lokali. Zapraszamy do współpracy. Nasza siedziba znajduje się na ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 4/3 w Łasku. Telefon 43 675 53 15. Sklep na zajezdni PKS Sieradz oferuje w ciągłej sprzedaży części zamienne do samochodów ciężarowych, autobusów i naczep różnych marek i typów. Posiadamy szeroki wybór akumulatorów oraz akcesoriów samochodowych. Realizujemy zamówienia nietypowe. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 18, w soboty od 7 do 13. Telefon 43 826 63 34 lub 502 286 538. Salon meblowy Tata Meble na ulicy Warszawskiej zaprasza do zakupu mebli z nowej ekspozycji. Znajdujemy się na powierzchni 1000 m2, rozmieszczonej na kilku poziomach. Posiadamy meble stylowe i nowoczesne, duży wybór narożników i kanap oraz oryginalne dodatki. Zapewniamy konsultacje i porady w zakresie aranżacji i planowania wnętrz. Mamy 1000 m2 ciekawych propozycji i inspiracji do tworzenia własnej wizji. Zapraszamy! Meble tworzone z pasją. Od 10 czerwca do 1 września obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Rozpoczyna się przebudowa linii nr 14 na odcinku między Łodzią a Sieradzem. Nam zależy szczególnie na komforcie pasażerów, stąd zdajemy sobie sprawę z utrudnień, jakie wprowadza modernizacja czynnej linii kolejowej. W tym czasie dla podróżnych ŁKA na odcinku Łask-Sieradz wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Aby zminimalizować utrudnienia na tej trasie, pojawią się także kursy autobusów przyspieszone, dzięki czemu czas podróży z Łodzi do Sieradza wydłuży się zaledwie o 6 minut. Od 10 czerwca pomiędzy Łaskiem a Zduńską Wolą przejedzie 8 pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, 4 w godzinach porannych do Łodzi i 4 w popołudniowych do Sieradza. Za wszystkie pozostałe pociągi kursować będzie komunikacja zastępcza. Dodatkowo za 14 pociągów o największej frekwencji podróżnych pojadą autobusy przyspieszone zatrzymujące się tylko w Zduńskiej Woli i w Sieradzu. W pociągu spółki PKP Intercity Asnyk pomiędzy stacjami Łódź, Chojny, Sieradz będą honorowane bilety Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, co zapewni możliwość bezpośredniego dojazdu do Sieradza na godzinę 8. Efektem modernizacji ma być skrócenie czasu przejazdu na remontowanym odcinku o 15 minut i zwiększenie komfortu podróżnych. Wszystkie przystanki i kolejowe, i autobusowe są oklejone. Nasze rozkłady jazdy są dostępne przy kasach. Będą posiadali te ulotki konduktorzy. Więcej informacji o zmianach w rozkładzie jazdy na www.lka.lockie.pl. We'll be right back.
Wielton S.A. polskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Wieluniu, wiodący w Europie producent naczep, przyczep i zabudów, poszukuje pracowników na stanowiska: spawacz, operator robota spawalniczego, operator maszyn, lakiernik, montażysta, elektromechanik, automatyk i operator wózka widłowego. Naszym pracownikom zapewniamy stabilne zatrudnienie, szkolenia techniczne, transport pracowniczy, wynagrodzenie z systemem premiowym, pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie obiadów w stołówce firmowej i dofinansowanie kolonii dla dzieci. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu do działu kadr przy ulicy Fabrycznej 8 w Wieluniu. Więcej informacji pod numerem telefonu 43 843 45 10, wewnętrzny 433 i 438 oraz na stronie internetowej www.wieltongroup.com/kariera. Zapraszamy do kontaktu również drogą mailową praca@wielton.com.pl. Gmina i miasto Warta to jedna z największych atrakcji turystyczno-rekreacyjnych w regionie łódzkim. To zbiornik Jeziorsko ze wspaniałymi warunkami żeglarskimi i Naturą 2000 oraz Dolina Rzeki Warty ze ścisłym ornitologicznym rezerwatem i około 230 gatunkami ptaków, urokliwą przyrodą i bogactwem krajobrazu. To również piękne zabytki i interesująca historia miasta Warty. To właśnie tu odbywają się coroczne regaty o błękitną wstęgę. W ramach Pucharu Polski organizowane są ogólnopolskie wyścigi łodzi żaglowych, w tym w klasie Omega. W wyścigach ze względu na położenie zbiornika i dobry wiatr co roku uczestniczy wielu żeglarzy z całej Polski. Zbiornik przyciąga również wielu miłośników skuterów wodnych i łodzi motorowych. Piękny port jachtowy w Ostrowie Warckim z zapleczem socjalnym i gastronomicznym, polem namiotowym i kempingowym tworzą idealne warunki dla miłośników takiej formy wypoczynku. Dla narciarzy wodnych przygotowano park wodny wraz z wyciągami nart. Dla początkujących o długości 200, a dla zaawansowanych około 800 metrów. To atrakcja bardzo rzadko spotykana w Polsce i długo oczekiwana przez miłośników tego sportu. Do dyspozycji turystów są również wypożyczalnie sprzętu wodnego. W trakcie realizacji są kolejne atrakcje turystyczne. Dwie wieże widokowe w obrębie rezerwatu i centrum szkoleniowo-wystawiennicze z zapleczem. Gmina i miasto Warta zaprasza. Zapraszam wszystkich, którzy chcą spędzać aktywnie wolny czas nad wodą, nad zbiornikiem Jeziorsko w Ostrowie Warskim w naszej gminie. Czeka Was wiele atrakcji. Do zobaczenia. Zacumuj na dłużej nad zbiornikiem Jeziorsko w Ostrowie Warckim. Serdecznie zapraszamy 9 września na 9 Sieradzki Jarmark Powiatowy w programie m.in. prezentacja stoisk samorządów i lokalnych firm oraz kiermasz artykułów spożywczych przygotowanych przez panie ze stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich. O 10.30 w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu odbędzie się uroczysta msza święta z oprawą muzyczną zespołu z Mińska. O godzinie 12 ulicami miasta przejdzie barwny korowód na Plac Wojewódzki, gdzie nastąpi oficjalne otwarcie jarmarku. Podczas jarmarku będą mogli Państwo zadbać o swoje zdrowie. W godzinach od 10 do 18 zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych badań diagnostycznych, a także zrakoobronne, czyli bezpłatnych badań znamion. Wszyscy chętni będą mogli tego dnia oddać szpik. Do Państwa dyspozycji będzie otwarty punkt dawcy szpiku i komórek macierzystych. Zgłosić się mogą osoby w wieku od 18 do 55 lat. Z myślą o najmłodszych Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zaprezentuje dwa pokazy na żywo pod tytułem Umysł
umysł przyłapany i ciśnienie, które będą jedyną i niepowtarzalną okazją do świetnej zabawy przez naukę dla dzieci, a także rodziców. Oprócz tego liczne gry i zabawy z animatorami, patelnia plenerowa i wata cukrowa. Podczas jarmarku nie zabraknie także dobrej muzyki. Na scenie wystąpią zespoły i soliści z gmin powiatu sieradzkiego, Tajka Band, Retro Dancing z PRL-u oraz Kapela Państwowej Straży Pożarnej. Na godzinę 19.30 zaplanowano koncert Gwiazdy Wieczoru, a będzie nią doskonale Państwu znany zespół wideo. Serdecznie zapraszamy na 9. Sieradzki Jarmark Powiatowy 9 września na Plac Wojewódzki. Moc atrakcji gwarantowana. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że komisja dokonała już wyboru nominowanych do udziału w drugim etapie 15. edycji konkursu Urok Zieleni w Spółdzielczej Przestrzeni. Zdjęcia nominowanych w czterech kategoriach balkony, lodzie, teren, parapety będą wystawiane do wglądu do 21 sierpnia w punkcie informacyjnym Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na ulicy Piłsudskiego 5B oraz na stronie internetowej Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Możesz wyłonić swojego zwycięzcę. Wypełnione kupony należy składać w punkcie informacyjnym Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie do 18 września lub oceny można też dokonać wysyłając e-maila na adres ssm@ssmsieradz.com lub wysyłając SMS-a na numer telefonu 516 008 119, wpisując numer wybranego zdjęcia oraz podając swój numer telefonu oraz imię i nazwisko. Głosować może wyłącznie osoba pełnoletnia i tylko jeden raz. Wśród osób biorących udział w głosowaniu zostanie wylosowana nagroda niespodzianka. Serdecznie zapraszamy do wyłonienia zwycięzcy. Dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na festyn rodzinny Żegnamy wakacje na wesoło z Sieradzką Spółdzielnią Mieszkaniową. W programie zabawy animacyjne, konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Występ duetu Mirosław Zygielski i Janusz Potrzebowski. Na najmłodszych czekać będzie zaczarowany świat cyrku. Specjalnie na tę okazję zagra kapela podwórkowa Złoczewianie. Dodatkowo do dyspozycji wszystkich dzieci będzie dmuchany plac zabaw i duże gry planszowe. Serdecznie zapraszamy do udziału 30 sierpnia o godzinie 17 do Parku Broniewskiego w Sieradzu. Witam w programie Co na Weekend i zapraszam do zapoznania się z naszymi propozycjami weekendowymi. A zapowiada się naprawdę ciekawie. Na końcówkę wakacji mamy także coś dla dzieci. W sobotę zapraszamy na inscenizację Bitwy nad Wartą z września 1939 roku, a także na uroczystości patriotyczne, które odbędą się na cmentarzu. O godzinie 11 zaplanowano mszę polową na cmentarzu. Od godziny 14 będziemy mogli oglądać wystawę sprzętu wojskowego. Główna inscenizacja bitwy odbędzie się o godzinie 17. Serdecznie zapraszamy. W Sieradzu Męce o godzinie 17 odbędą się także uroczystości patriotyczne związane z 79. rocznicą wybuchu II wojny światowej. W niedzielę wszystkie dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na piknik konstruktorski i zabawę z megaklockami, który odbędzie się na osiedlu Klonowe. Tego dnia z Martą i Bobem Budowniczym najmłodsi będą mieli okazję budować konstrukcje z klocków i bawić się pojazdami budowlanymi. A to nie koniec atrakcji. Zapraszamy od godziny 13. Za zebrane plony w ten weekend będą dziękowali rolnicy z gminy Widawa. W tym roku dożynki parafialno-gminne odbędą się w Chociwiu na placu Ochotniczej Straży Pożarnej. W programie występy grup Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie, liczne konkurencje dożynkowe, degustacje potraw regionalnych oraz koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszamy do wspólnego świętowania od godziny 14. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo wśród tych propozycji coś dla siebie. Życzymy miłego i słonecznego weekendu. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym programie Co na Weekend.
Dorota Maciejewska, witam w przeglądzie wydarzeń. Dzisiaj wyjątkowo, ze względu na sporą liczbę wydarzeń i realizowanych przez nas tematów, zapraszam Państwa na premierowe materiały. Sieradzka pielgrzymka na Jasną Górę właśnie powróciła do miasta. Tłumy mieszkańców witały pomnikarzy na ostatnim odcinku drogi. O wrażeniach z pielgrzymki rozmawialiśmy z pielgrzymami. Thank you.
Mieszkańcy Sieradza wrócili z tygodniowej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Dla wielu z nich była to duchowa podróż w głąb siebie, skłaniająca do refleksji. Każdy wyruszył z własną intencją. To był piękny czas, żeby wiedzieć, o czym się mówi, trzeba przebyć taką drogę. Bo myślę, że dla ludzi wierzących jest to niesamowite umocnienie w wierze. Dla ludzi poszukujących również. A przede wszystkim jest to doświadczenie miłości Pana Boga i takiej autentycznej miłości w drodze spotkanych ludzi i tego wszystkiego, czym żyją na co dzień, a tego się nie da z niczym porównać. To chyba ogromna radość, tam dojść i tutaj wrócić. Człowiek zawsze jest w drodze i może czasami nam się wydaje, że jesteśmy wieczni, ale chociażby takie pielgrzymowanie pokazuje, jaki człowiek jest kruchy i jak bardzo trzeba zawsze uważać na każdą minutę przeżywającego czasu, że szkoda czasu na kłótnie, na jakieś niewłaściwe relacje międzyludzkie, że trzeba robić wszystko, żeby nawet jeśli świat jest trudny, kochać każdej minuty, bo życie jest tego warte. Pielgrzymi w tym czasie pokonali setki kilometrów pieszo, ale jak przyznają, w tak przyjaznej i miłej atmosferze czas upływa szybciej. To dobrze wrażenia. To, po co miałem pójść, to poszedłem. To, za kogo miałem się pomodlić, pomodliłem. Teraz wracam szczęśliwy, głodny, chcę się wykąpać, chcę coś zjeść. Droga minęła bardzo dobrze. Na szczęście nic większego mnie nie bolało. Co prawda ja mam mocne nogi, dlatego mnie nic nie bolało, ale cieszę się, że cały czas zdrowo i o to się też modliłem i poszło tak, jak się modliłem, także polecam modlitwę. Jak się idzie w takiej atmosferze i z takimi ludźmi, to można iść wszędzie i zawsze, także pogoda to nic nie znaczyła w sumie. Bardzo duży trud ponieśliśmy, ale warto było, nie żałuję żadnego dnia spędzonego na pielgrzymce, także naprawdę bardzo jestem zadowolona. W pielgrzymce uczestniczyło ponad 700 osób, zarówno osoby dorosłe, dzieci, jak i młodzież. Jak wrażenia po pielgrzymce? A bardzo dobrze, wszystko dobrze. Jak się minął ten czas? Bardzo dobrze. Tak. A droga? Jak droga? Trochę się dłużyła pod koniec. Drugi dzień zawsze jest najlepszy. Jak szliśmy do, to było bardzo słonecznie, teraz już chłodniej, więc z powrotem bardziej mi się podobało. Jednym z ostatnich postojów pielgrzymów był w Niechmirowie, gdzie pątnicy tradycyjnie rozegrali widowiskowy mecz z mieszkańcami gminy Burzenin. To jest ten moment kabaretowo-rozrywkowy na pielgrzymce. To jest bardzo potrzebne, bo pielgrzymka jest, oprócz charakteru pokutnego, ma być radością spotkania wspólnoty ludzi, których spotykamy na pielgrzymce, po drodze. A jest to taki mały moment, i tak mamy zawsze odpoczynek, a przy okazji można się troszeczkę i pośmiać ze swojej ułomności. Myślę, że to jest bardzo ważne, w ogóle mieć dystans do siebie, a to jest właśnie moment na to, żeby to uczynić. I jak mówią, to nieodłączny element sieradzkiej pielgrzymki, na który wszyscy z niecierpliwością wyczekują. Jest bardzo ciekawie i można się trochę rozerwać. Ludzie są bardzo mili i chętnie nam pomagają, czy wychodzą nam pomachać, czy nawet jeśli chodzi o noclegi, to bardzo chętnie nas przyjmują. Powiedzcie, jak wasze stopy, czy są odciski? No, trochę jest, ale to nie przeszkadza. U mnie też są odciski, tam jakiś obrzęk, ale to nie, jak w modlitwie nie przeszkadza na pewno. Fajna sprawa, bardzo fajny, trochę taki odpoczynek, relaks. Jest na co popatrzeć, jest ciekawie. Bardzo fajna rozrywka w trakcie od postoju, bo przede wszystkim aktywna. Podziwiam i myślę, że wszyscy zawodnicy, którzy ten mecz rozgrywają, czyli księża i pielgrzymi, będą szli na nóżkach jak na sprężynkach. Ten mecz jest tradycją od kiedy pamiętam, znaczy nie wiem od ilu lat, ale od 30 na pewno, jak pielgrzymka sieradzka chodzi, to mecz był rozgrywany. To było boisko, to które dzisiaj grają, to jest boisko, które było grane, na którym odbywały się mecze poprzednio. Przez ostatnie lata odbywały się na Waszkowskim. Fajnie, no fajnie, ciekawie i myślę, że fajna jest wyrównany poziom. Drużyna jest też na dobrym poziomie, także my się cieszymy. Obie drużyny są na dobrym poziomie. My się cieszymy, oni się cieszą. Fajny przerywnik przed Burzeninem, bo wiadomo, że to jest taka jakby dłuższa postój, ponieważ w Burzeninie już dochodzą rodziny, dochodzą znajomi, dochodzi już zaraz asysta na stole.
stoczkach i już nie ma jakby takiego miejsca, gdzie jeszcze się tak można zintegrować, nie? A to jest takie ostatnie miejsce przed Burzeninem, gdzie można sobie tak na luzie pobawić się inaczej. Był to także czas na nawiązywanie nowych kontaktów, ale także długoletnich znajomości czy związków małżeńskich. Nigdy na co dzień nie jesteśmy w stanie spotkać się z tyloma ludźmi, co spotykamy się na pielgrzymce. Że jednak nie mamy w pracy 700 osób, gdzie się spotykamy, rozmawiamy praktycznie cały dzień. Od rana do wieczora jesteśmy z tymi ludźmi, spotykamy się w różnych miejscach, na obiadach, na kolacji, na śniadaniu, w kościele. Są wymiana poglądów, jest wymiana jakichś uwag, modlimy się. No. Idę 37 raz i widzę tu już kilkanaście małżeństw, które niejako poznały się właśnie na pielgrzymce. No to jest właśnie wspólnota, wspieranie się, wydawałoby się w zwykłym pielgrzymowaniu, ale ta zwykłość przeradza się w niezwykłość dzielenia swoimi różnymi sytuacjami życiowymi. Teraz pielgrzymi napełnieni nową siłą i łaską Boga powrócą do swoich rodzin. Sieradzka pielgrzymka odbyła się już po raz 408, a jej tegoroczne hasło brzmiało: jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Zapraszam na audycję Nasze Sprawy, w której gościliśmy burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka. Rozmawialiśmy o dwóch ważnych przedsięwzięciach realizowanych w gminie, a są nimi termomodernizacja szkoły podstawowej w Bałuczu oraz budowa żłobka w Łasku. Witamy Państwa w kolejnym programie Nasze Sprawy. W dniu dzisiejszym spotykamy się na kolejnej budowie w Łasku. Moim gościem w związku z tym jest burmistrz pan Gabriel Szkudlarek. Dzień dobry panie burmistrzu. Witam serdecznie pana redaktora, witam państwa. Panie burmistrzu, pogoda sprzyja, tak jak przed chwileczką pan powiedział, z czego się pan bardzo cieszy. Jesteśmy przed przedszkolem numer 3 w Łasku, obok Łaskiego Domu Kultury. Trwa budowa żłobka, długo wyczekiwanego przede wszystkim przez młode mamy. Tak, istotnie, budowa trwa. No tutaj trzeba obiektywnie powiedzieć, że państwo nam bardzo pomogło, ponieważ ogłoszono kolejny program i w ramach tego programu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 420 000 zł, do tego 28 000 na wyposażenie. No całość inwestycji kosztuje 2 946 000. Taka była kwota z przetargu i bardzo się cieszę, że ta inwestycja jest kontynuowana. Myślę, że cieszą się również młode mamy, mieszkanki Łasku, które są czynne zawodowo, bo niestety z opieką nad małymi dziećmi w wieku do 3 lat chyba jest największy problem i często, nie zawsze powiedzmy, rodzice tych młodych mam mają możliwość, babcie, dziećmi się zajmować. Proszę mi powiedzieć, w jakim zakresie i co Łask zyska dzięki tej inwestycji? Dzięki tej inwestycji powstaną 3 nowe klasy żłobkowe. Tu istotnie pan redaktor ma rację, że cała ta sytuacja w naszym kraju, spadające bezrobocie, większa możliwość podjęcia pracy, powoduje, że oczekiwania na te usługi żłobkowe trwają. To jest prowadzenie żłobków zadaniem gminy, ale tu muszę podkreślić, że gminy na dzień dzisiejszy nie mają obowiązku wszystkim dzieciom zabezpieczyć. Ale my oczywiście staramy się to czynić, natomiast gmina musi zabezpieczyć miejsca dla wszystkich zgłoszonych dzieci do przedszkoli. Może kilka danych, jeżeli pan redaktor bardzo proszę pozwoli. Myślę, że państwa to zaciekawi. Łącznie w gminie Łask w nadchodzącym roku szkolnym będzie w przedszkolach 726 dzieci. Z tego 205 dzieci to są dzieci, które pierwszy raz będą korzystać z opieki przedszkolnej. Funkcjonują 2 grupy żłobkowe. W tych grupach żłobkowych jest 46 dzieci, natomiast 33 dzieci nie przyjęliśmy z braku miejsc. A zatem jak ten obiekt powstanie, a on powstaje bardzo szybko, to wtedy te miejsca będą zapewnione. Ale właśnie kilka zdań o historii, bo to jest także frapujące, to jest myślę ciekawe. W grudniu ubiegłego roku został ogłoszony ten konkurs przez ministerstwo. Wniosek w wymaganym terminie złożyliśmy. Gdzieś tam w połowie stycznia otrzymaliśmy taką uroczystą, ozdobną promesę potwierdzającą, że otrzymamy dofinansowanie na to zadanie
te ponad 1 400 000 zł. No, niestety przeciągnęło się trochę podpisywanie umowy na dofinansowanie, ale myśmy czasu nie tracili. Dziś mogę się przyznać, że niejako troszkę omijając prawo, bo ja mogę zlecać cokolwiek do wykonania wtedy, jeżeli mam w budżecie pieniądze. Tych pieniędzy nie było, bo nie mieliśmy umowy. Natomiast cały czas trwały intensywne prace nad projektem, bo to jest rzecz skomplikowana, trudna, szereg uzgodnień. I tutaj mamy takich życzliwych nam wykonawców, którzy mimo, że nie było umowy, to oni cały czas już przygotowywali się, że kiedy ta umowa będzie, żeby natychmiast prace projektowe rozpocząć. Inwestycja ma być zakończona mniej więcej do 10 grudnia, bo do końca grudnia musimy z budżetem państwa rozliczyć to. Panie burmistrzu, korzystając z okazji, że tutaj jesteśmy, zapytam jeszcze o przedszkole numer 3. Bo wiem, że w przedszkolu numer 3 też jakieś prace remontowe, modernizacyjne trwają albo będą trwały. Znaczy to się łączy, ta inwestycja żłobka z przedszkolem, bo pewne pomieszczenia będą wspólnie wykorzystywane. I tam dlatego zresztą ten budynek jest usytuowany w taki sposób, że przylega do istniejącego budynku przedszkola, w związku z czym też także pewne prace remontowe wewnątrz tego przedszkola będą wykonywane. Proszę mi powiedzieć jeszcze tytułem podsumowania, jak wygląda z miejscami przedszkolnymi. Wiemy, że tyle i tyle dzieci rozpoczyna swoją edukację, tak to nazwijmy, w przedszkolach, ale czy to jest liczba wystarczająca? Tych miejsc wystarcza, Wasku? Wszystkie dzieci, których rodzice zgłosili skierowanie tych dzieci do przedszkoli, zostały przyjęte. Udamy się teraz do szkoły podstawowej, Szanowni Państwo, w Bałczu, aby zobaczyć, jak ta szkoła po bardzo poważnym remoncie w tej chwili wygląda i jak jest przygotowana do roku szkolnego. No tak, to jest duża kwota, bo remont tej szkoły kosztował ponad 3 200 000, trwał 2 lata, ale tutaj też uzyskaliśmy dofinansowanie zarówno w postaci dotacji, jak i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Panie burmistrzu, jesteśmy przed szkołą podstawową w Bałczu. Żeby było lepiej, niestety musiało być jakiś czas dla uczniów gorzej. Rzeczywiście, panie redaktorze, jak wspomniałem, remont trwał 2 lata. To był kompleksowy remont obiektu, dlatego że najstarsza część tej szkoły pamięta jeszcze czasy cara Mikołaja II, czyli to jest początek XX wieku, a zatem obiekty mające ponad 100 lat i trzeba było na właśnie tej starej części wykonano także wieniec, żeby to wszystko związać, bo całe także wiązanie, konstrukcja dachu, cały dach, to wszystko na tej starej części było robione od podstaw. Od tego roku szkolnego wszyscy nasi uczniowie będą uczyć się w budynkach po kapitalnych remontach. Wszystkie szkoły wymagały niestety napraw, trwało to ileś lat, ale udało się wszystkie budynki wyremontować, także sądzę minimum 20, może 30, może 40 lat w gminie nie będzie konieczne prowadzenie jakichś takich kapitalnych remontów. Oczywiście drobne remonty bieżące, one się zawsze zdarzają. Proszę powiedzieć, czy ten remont szkoły w Bałczu dotyczył tylko termomodernizacji i elewacji zewnętrznej, czy udało się również w środku sporo zrobić? Były cały szereg prac wykonanych. Wspomniałem o tynkach. One się kompletnie sypały. Całe stropy zostały w tej starej części wymienione, ponieważ już tam zaczęło odpadać, no groziło jakimś niebezpieczeństwem. Dalej wszystkie okna zostały wymienione, bo właśnie zimno było z tego powodu, że okna były nieszczelne. Więc cała stolarka budowlana była wymieniona. Wiele tynków, całe ogrzewanie wewnątrz szkoły zostało, czyli centralne ogrzewanie, te wszystkie elementy łącznie z kaloryferami, z rurami zostały wymienione, są nowe, nowoczesne, pewne zabezpieczenia dla uczniów, nowe nawierzchnie w salach, tynki były, wiadomo jak to się kiedyś kładło, nie było gładzi, gładzie porobione, także wiele, wiele zadań, no zresztą sama kwota ponad 3 200 000 zł pokazuje, że to był bardzo duży remont. 3 września ilu uczniów rozpocznie swoją edukację w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Łasku? I najważniejsze pytanie, czy udało się Państwu uniknąć drugiej zmiany?
udało nam się uniknąć drugiej zmiany. Tego w naszych szkołach żadnych nie ma. Jesteśmy tak przygotowani, dlatego między innymi ten remont był prowadzony, żeby przygotować kolejne sale lekcyjne, bo w tej szkole potrzeba 9 sal lekcyjnych. Oczywiście sala gimnastyczna, inne stołówka, inne niezbędne elementy, które w szkole powinny być. Natomiast na każdy dzień potrzeba, dzień nauki, 9 sal. Dlatego, że poza 8 klasami, no to mamy jeszcze zerówkę. Ogólnie w naszych szkołach uczyć się będzie 2354 uczniów, z tego w szkołach podstawowych 2086, w gimnazjach będzie kontynuować naukę 200 uczniów. My, jak wiadomo, prowadzimy także liceum ogólnokształcące w Kolumnie. Uczyć się tam będzie w nadchodzącym roku szkolnym 68 uczniów. W pierwszej klasie w szkołach podstawowych naukę rozpocznie w tym roku 253 uczniów. Postawmy tutaj kropkę. Myślę, że jest okazja, żeby życzyć tylko uczniom ze szkół podstawowych dobrego startu 3 września, jak najlepszych wyników w nauce. Chciałbym zapytać na koniec naszej rozmowy jeszcze, na czym się Pan jeszcze skupia w najbliższych tygodniach, miesiącach? No, w najbliższych tygodniach będziemy rozstrzygać przetarg na budowę ulicy Łąkowej. Ta inwestycja przewidziana jest także w cyklu dwuletnim. Mamy zabezpieczone ponad 1 000 000 zł na rok bieżący, a w przyszłym roku reszta. Cała inwestycja według wartości kosztorysowej będzie kosztować około 3 700 000. W tej chwili kontynuowana jest ulica Lutomierska. Remont, kapitalny też remont, przy czym tam jest budowana ścieżka rowerowa, którą właśnie gmina finansuje. Dosłownie za tydzień, 10 dni powinien pojawić się na naszych ulicach pierwszy autobus, natomiast kolejne 4 do końca września będą dostarczone do nas. Kontynuowana jest także budowa drogi, właściwie 2 ważnych dróg. Pierwsza to jest ulica Przemysłowa. Także to jest koszt niemal 4 000 000 zł. Tam mniej więcej do połowy października, bodajże do 16 października konkretnie, ta inwestycja powinna być zakończona. W tej chwili był kładziony wodociąg, robiona jest w tej chwili deszczówka, także, czyli cała ta infrastruktura podziemna zostanie wykonana. Kontynuowana jest także budowa drogi w Orchowie. Tam musieliśmy, całość około 1 000 000, musieliśmy niemal 300 000 dołożyć na bardzo ważne inwestycje, wprawdzie realizowane przez MPWiK, ale to jest MPWiK, to jest 100% udziału gminy, czyli spółka komunalna, gminna. No tam idzie budowa oczyszczalni ścieków i dalsze etapy kanalizowania Kolumny. Te inwestycje są wykonywane w tej chwili także. Dziękuję bardzo w związku z tym za udział w programie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Moim Państwa gościem w dniu dzisiejszym w programie Nasze Sprawy był burmistrz Łasku, pan Gabriel Szkudlarek. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo. U Niejowie obecnie odbywają się szkolenia dla osób w wieku 50+, ze zdrowego żywienia dostosowanego do indywidualnego stanu zdrowia. Głównym celem projektu jest nauka prawidłowych nawyków żywieniowych oraz edukacja w zakresie odpowiedniego komponowania posiłków. W uzdrowisku U Niejów Park spotkali się specjaliści z zakresu żywienia z uczestnikami projektu, poświęconych zbilansowanej diecie i znaczenia aktywności fizycznej. Gmina U Niejów prowadzi szereg działań zmierzających do zwiększenia rangi gospodarczej regionu. Działania te wpływają na wzrost powiązań gospodarczych pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorcami z regionu łódzkiego, specjalizującymi się m.in. w medycynie i lecznictwie uzdrowiskowym. Szkolenie realizowane przez uzdrowisko U Niejów Park dotyczące zakresu żywienia dostosowanego do indywidualnego stanu zdrowia dla osób w wieku 50+, to kolejna okazja do promocji gminy, regionu i województwa łódzkiego. Kilkuset uczestników tych kursów w okresie od maja do listopada zapozna się również z walorami turystyczno-rekreacyjnymi i uzdrowiskowymi. Na temat projektu oraz jego celach rozmawialiśmy z panem Pawłem Czarneckim. Umowę podpisaliśmy z Ministerstwem Zdrowia już w kwietniu. Projekt rozpoczął się z początkiem kwietnia, rozpoczęliśmy od rekrutacji uczestników. Uczestników rekrutowaliśmy z 4 województw. Województwo mazowieckie, wielkopolskie, małopolskie i oczywiście łódzkie. Więc no, to już jest
piąty miesiąc, kiedy realizujemy projekt. W sumie weźmie udział 800 osób, 200 z województwa mazowieckiego, 200 z wielkopolskiego, 200 z województwa łódzkiego i 200 z Małopolski. Więcej zmienia się w społeczeństwie, zmienia się podejście do stylu życia, do tego, jak się odżywiamy i w jaki sposób albo ile uprawiamy sportu, jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Te grupy, które do nas przyjeżdżają, są najlepszym przykładem na to, że w każdym wieku można zmienić styl życia, styl bycia, że w każdym wieku można uprawiać różną aktywność fizyczną. Ja często spotykam się z grupami, które kończą już trzeciego dnia szkolenia, są już po testach. Grupy są bardzo zadowolone, one bardzo chętnie wróciłyby do Uniejowa po to, żeby się szkolić, ale też po to, żeby poprzebywać tutaj z nami w Uniejowie, żeby można było skorzystać z basenów termalnych. I deklarują chęć dalszych uczestnictwa w dalszych szkoleniach, jeżeli takowe będą miały miejsce. Głównym celem programu jest promocja zdrowia i aktywnego starzenia się. O przebiegu szkolenia rozmawialiśmy z zaangażowanymi w realizację projektu. Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia, finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. W projekcie weźmie udział 800 osób, tak jak już wspomnieliśmy, z tych czterech województw. I jeśli chodzi o płeć, to zarówno kobiety i mężczyźni, natomiast z naszych obserwacji wynika, że niestety albo stety w 80% są to kobiety. I program jest tak, nasz autorski. Stworzyliśmy go tutaj pracownicy uzdrowiska Uniejów Park. Startowaliśmy w konkursie ogłaszanym przez Ministerstwo Zdrowia. No i jako jedynym w Polsce udało nam się wygrać właśnie ten projekt. Pierwszy dzień szkoleniowy dotyczy tak naprawdę zasad racjonalnego odżywiania, jak również poruszamy tematy, jakie faktycznie zachodzą zmiany w starzejącym się organizmie, takie fizjologiczne. I uczestnicy szkolenia mają jeszcze tą część taką praktyczną, a mianowicie rozmowę, konsultacje z fizjoterapeutą na temat zalecanych form aktywności fizycznej właśnie w wieku 50+, jak również każdy z uczestników ma przeprowadzoną przeze mnie analizę składu ciała, oczywiście z omówieniem wszystkich wyników. Drugi dzień szkoleniowy poświęcony jest zaleceniom żywieniowym w konkretnych jednostkach chorobowych, więc omawiam szczegółowo wszystkie takie najczęściej występujące jednostki chorobowe i jakie konkretnie zalecenia w tych jednostkach są wskazane i dodatkowo też omawiamy takie studium przypadku, czyli taką hipotetyczną osobę, którą ja sobie wymyśliłam, ma pewne schorzenia, pewne nawyki żywieniowe, złe bądź dobre i na przykładzie tej osoby właśnie pokazuję tym seniorom, jakie konkretnie błędy ta osoba popełnia, co warto zmienić, żeby poprawić jakość życia i też pokazuję, jakie leki i suplementy, jakie wchodzą ze sobą w interakcję. Swoimi wrażeniami z pobytu w uzdrowisku Uniejów Park i Uniejowie podzielili się z nami uczestnicy szkolenia. Przyjechałam ze Mszczonowa, wrażenia mam super, ponieważ jest wszystko za darmo, pięknie przygotowane, dużo wiadomości na tematy akurat mi bliskie. Bardzo się cieszę, że skorzystałam z tego. Proszę mi powiedzieć, bierze Pani udział w tym szkoleniu. Jak to szkolenie w ogóle jest zorganizowane, jak ono przebiega i o czym podczas tego szkolenia i tych spotkań rozmawiacie? Jak przyjeżdżamy, są wykłady na tematy zdrowotne. Wczoraj było jeszcze z fizjoterapeutką. Mogliśmy sobie zapytać o ćwiczenia indywidualne związane tam z różnymi naszymi problemami zdrowotnymi, jeżeli ktoś takie ma i bardzo fajne informacje nowe. Jakie opinie wyrażają te osoby, które przyjechały w dniu wczorajszym po raz pierwszy z Panią na to szkolenie? Wszystkie są pozytywne. Z mojej grupy 20 osób żadna, że tak powiem, nie miała zastrzeżeń. Wszystkie były bardzo zadowolone. Czy uważa Pani, że uczestnicy przy okazji tego typu szkoleń zapoznają się bliżej z ofertą uzdrowiska Uniejów, bo to jest uzdrowisko? I czy miała Pani okazję już być kiedyś w tym uzdrowisku? Jakie wrażenia Pani towarzyszą, będąc tutaj w Uniejowie?
No, ośrodek mi się bardzo podoba. Nie byłam osobiście wcześniej, ale wiem, że wiele osób z mojej grupy jest zainteresowanym, bo się dopytywali właśnie o oferty zabiegów. Uczestnicy szkoleń w tym okresie korzystali będą również z wód geotermalnych. Pobyt na tych szkoleniach jest swoistą promocją uzdrowiska Uniejów oraz przedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz gości odwiedzających gminę. Dobre nawyki żywieniowe, zdrowy i aktywny styl życia to gwarancja dobrego samopoczucia i długiego życia. Zapraszam do obejrzenia bloku programowego Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Tym razem rozmawialiśmy o oddanym do użytku nowo wyremontowanym budynku znajdującym się przy ulicy Jana Pawła II, który będzie służył spotkaniom spółdzielców i organizacji imprez okolicznościowych. Pokażemy też Państwu relacje z festynu dla dzieci na zakończenie wakacji. Witam Państwa w kolejnym bloku programowym Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Mój gość, prezes spółdzielni, pani Stefania Gąsiorowska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam Państwa. Korzystając z pięknej pogody, pani prezes, zaprosiłem panią na wycieczkę. Jesteśmy przed tak zwanym domkiem myśliwskim. Kiedyś to był domek myśliwski, a to jest w tej chwili piękny obiekt oddany niedawno do użytku, do dyspozycji spółdzielców. Tak, teraz nazywamy go SSMK-2, ponieważ przypomnę Państwu, że 4 lata temu oddaliśmy do Państwa dyspozycji inne pomieszczenie o podobnej funkcji na ulicy Bohaterów Września. Postanowiliśmy także zapewnić taką funkcję dla mieszkańców osiedla Polna Północ Jaworowego i oddajemy do Państwa dyspozycji ten piękny obiekt. Wyremontowaliśmy go w taki sposób, że jest piękna sala, na której można zrobić rodzinną imprezę lub towarzyską imprezę dla 20 osób. W pełni wyposażona kuchnia, zaopatrzona w naczynia na tych 20 parę osób. Bardzo ładnie zrobione toalety. Zapewnione wszystkie warunki sanitarne, techniczne i estetyczne do tego, żeby w dobrej atmosferze, nie zakłócając własnego spokoju i spokoju sąsiadów, robić integracyjne, czy towarzyskie, czy rodzinne spotkania. Taki wynajem dla członków spółdzielni na weekend, który liczymy od rannych godzin piątku do poniedziałku, kosztuje 250 zł plus VAT. Z uwagi na wyposażenie tego obiektu pobieramy kaucję na te 3 dni, bo protokół przekazania jest bardzo szczegółowy. Przy zwrocie lokalu podobny protokół robiony, gdyby nastąpiły jakieś stłuczki lub ubytek jakiegoś urządzenia, co mimo staranności osób, które wynajmą, może się zdarzyć, wtedy z tej kaucji możemy zrobić stosowne potrącenia. Jeżeli jest wszystko ok, to kaucja wraca do rąk Państwa od razu po przekazaniu kluczy. Pani prezes, żeby nie było już wątpliwości, każdy członek spółdzielni, Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ma prawo przyjść do Państwa, zapisać się i z tego obiektu, czy to w tygodniu, czy tak jak Pani mówiła przed chwileczką, na weekend, wynająć. W tygodniu jest to wynajem na godziny, najmniej na 3. To kosztuje 150 zł plus VAT i potem każda następna godzina 20 zł. Przyjść niekoniecznie, ale złożyć podanie. To podanie jest rejestrowane w dziale ogólnoorganizacyjnym. Zawieramy z osobą chętną do wynajmu umowę. Wynajmujemy także nie członkom za środki o 20% wyższe. Ale jeżeli złoży podanie na ten sam termin członek i osoba spoza członkostwa, na pewno otrzyma ten lokal członek. Pierwsze 3 imprezy już w tym lokalu po odbiorze jego w miesiącu maju się odbyły. Dzisiaj także rozpoczął się wynajem na rodzinną imprezę.
Myślę, że warto z tego skorzystać. Jeżeli Państwo mają tą imprezę większą, to do 50 osób impreza może się odbyć na Bohaterów Września 61. Zachęcamy także do zobaczenia tego lokalu. Ja w tej chwili tam na Bohaterów Września odbywają się także spotkania Klubu Seniorów Osiedlowego. Myślę, że w tym lokalu także będziemy robić, ja zapowiedziałam Klubowi Seniora pod Samowarem tu z tego osiedla, że w miesiącu wrześniu spotkamy się tu po raz pierwszy, zobaczą warunki. Oprócz tej części imprezowej w kamyczkach, z drugiej strony są pomieszczenia biurowe. To także są pomieszczenia zbudowane po to, żebyście Państwo, mając sprawy do administratorów, mogli przyjść blisko swojego domu. Tam można przyjść, umówić się na rozmowę z administratorem, można poprosić, jeżeli jest jakiś problem, żeby zaprosić dzielnicowego i z nim także porozmawiać. Jeżeli Państwo będą mieli inne oczekiwania, także jest to miejsce, w którym te inne oczekiwania możemy dla Państwa spełniać. Pani prezes, ten obiekt jest bardzo ładnie wpisany w osiedla, do tej centralnej części naszego miasta. Jest specjalnie, szanowni Państwo, wygrodzony, czyli jest bezpieczny na prywatne uroczystości. Proszę mi powiedzieć, w co jest wyposażony ten obiekt wewnątrz, jakimi pomieszczeniami dysponujecie, tak? I na ile osób rzeczywiście można organizować tutaj imprezy rodzinne czy inne spotkania, o których Pani mówiła? Więc ta sala, którą możemy nazwać konferencyjną, a zamiennie bankietową, tam wygodnie może siąść 20 osób, jest wygodny, szeroki stół. Można też to przestawić, ale to jest to, co zrobiliśmy w tej chwili, jest najbardziej optymalnym ustawieniem, przy czym inwencję pozostawiamy samym zainteresowanym. Jest chyba 20-30 krzeseł, stoły ustawione tak, że jak wspomniałam, wygodnie 22-24 osoby mogą usiąść. Kuchnia jest wyposażona w kuchenkę gazową, dużą, wielopalnikową, we wszystkie sztućce obliczone też na taką liczbę osób, w naczynia, szklanki, kieliszki. Oczywiście filiżanki, sosierki, półmiski, talerze małe, talerze duże, miseczki do zup. Jest tego bardzo wiele. Osoby, które do tej pory korzystały z cateringu, widzę, że dzisiejszy wynajmujący organizuje sam, bo widać tam przez okna z drugiej strony, że trwają garnki, naczynia, że trwa intensywna praca nad przygotowaniem imprezy przez samych wynajmujących. Także forma jest do dyspozycji Państwa. Prozaiczny był powód, dla którego ten obiekt kupiliśmy i go przejęliśmy. Jeszcze wtedy nie myśleliśmy nawet o takim zagospodarowaniu. Znajduje się on, jak Państwo widzą, między spółdzielczymi blokami a pawilonem Sedal. W miejscu, w którym gdyby kupił to jakikolwiek inny użytkownik na cele gospodarcze, nie tak jak przedtem jedność łowiecka, tylko na lokal, w którym się spotykali myśliwi, mielibyśmy ogromne konflikty. Konflikty związane z prawem dojazdu, dojścia do pawilonu, czy nawet z przejazdem przy bloku 43. Dlatego nie mogliśmy do tego dopuścić i w momencie, kiedy powzięliśmy wiadomość, że jest on wystawiony na sprzedaż, postanowiliśmy go zakupić. Było to jedyne rozsądne rozwiązanie. Myślę, że za 2 lata zobaczą Państwo go jeszcze piękniejszym, dlatego że mamy już opracowany projekt przez jedną z naszych koleżanek bardzo ładnego zagospodarowania w zakresie zieleni. Będziemy chcieli te płoty, one są dość niskie, te parkaniki zazielenić. Będziemy chcieli obsadzić je krzewami, które zniechęcą może osoby, które chciałyby tu nieproszone wchodzić. Z przodu 1,5 miesiąca temu spotkałam się z taką sytuacją, że bezdomni sobie rezydowali pod pięknym świerkiem, nie świerkiem, to była tuja wysoka. Przycięliśmy ją od dołu po to, żeby ten azyl im zniszczyć, ale doszliśmy do wniosku, że to nie wystarczy, że trzeba jeszcze go ładnie obsadzić krzewami, tak żeby nie tworzyć zachęty do tego, żeby osoby dla nas niepożądane tutaj się znajdowały. Myślę, że Państwo potraficie to docenić i wykorzystać w przyszłości. Bardzo polecam. Czyli kończąc tą część rozmowy, Pani Prezes, będzie jeszcze bardziej prywatnie w przyszłości, tutaj w tym obiekcie, szczególnie tej części ogrodowej.
i wydaje się, że bardzo dobrze. I zachęcamy wszystkich spółdzielców w związku z tym do korzystania z tego obiektu w prywatnych celach, bo po to ten obiekt, prawda, Państwo kupili, przygotowali i oddali do dyspozycji spółdzielców. Tak, oczywiście to korzystanie musi być jak zawsze wszystko w rozsądnych granicach. Widzimy bliskie sąsiedztwo bloku, więc musimy pamiętać, że nie może tu być jakichś ekscesów, wielkich krzyków, bardzo, bardzo głośnej muzyki. Musimy się z tym ograniczać. Żeby ten obiekt mógł na siebie zarobić jakoś, to będziemy starali się nagłośnić także możliwość wynajmowania na jakieś szkolenia, małe konferencje, które przyniosą nam przychód, który pozwoli zniwelować koszty utrzymania tego obiektu, ponieważ wynajem dla Państwa jest dokładnie skalkulowany po kosztach. Więc a nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile tych wynajmów będzie, czyli na tak zwane luki w wynajmach musimy zdobyć środki jeszcze z zewnątrz. Myślę, że to jest dobra forma, nie ma jakby limitu lokalizacji, jeżeli ktoś chciałby na Bohaterów Września, może tam wynająć, jeżeli będzie chciał z Bohaterów Września tutaj, może także tutaj. Pani prezes, spotykamy się i nagrywamy ten program w ostatnim dniu wakacji, piątek, w poniedziałek już dzieci, młodzież do szkół, dalszy ciąg reformy edukacji narodowej. No, zobaczymy, czy szkoły podstawowe udźwigną różne pomysły, włącznie z egzaminami dla klasy ósmych. Ale ja chciałem zapytać o to, co się jeszcze wakacjami wydarzyło. Bo wiele ośrodków kultury, wiele teatrów robi przerwę letnią. Organizuje się tylko jakieś imprezy plenerowe i na tym się sprawa kończy. Natomiast Sierocka Spółdzielnia Mieszkaniowa nie zamyka drzwi przed młodzieżą, przed dziećmi, przed seniorami. I tego typu przedsięwzięcia organizuje również przez całe wakacje. I w tym roku Spółdzielczy Dom Kultury również organizował mnóstwo różnego rodzaju przedsięwzięć. Tak jak Państwo wiecie, były wycieczki, były stacjonarne imprezy, były imprezy plenerowe, były zajęcia specjalnie dla dzieci, które po prostu są bez opieki i w czasie pracy rodziców muszą ten czas gdzieś spędzić. Także no, tutaj praca, z tego co widzieliśmy nawet jako sąsiedzi, trwała całą parą. No taka jest misja Spółdzielczego Domu Kultury. Okres wakacji to czas, w którym nie wszystkie dzieci mogą wyjechać. Część dzieci nie ma stałej opieki. No, naszą misją jest się nimi zająć. Współdziałamy także z TPD, które w tym samym czasie organizuje i wyjazdowe, i miejscowe imprezy, także dla zajęcia tych dzieci, które nie wyjeżdżają z Sieradza. My mieliśmy w okresie wakacji aż 3 festyny w różnych miejscach, bo i w Warcie, i w Sieradzu, na różnych osiedlach, na Dziewiarzu, na Polnej Północ, na osiedlu Klonowym. Teraz w dniu wczorajszym, co dzisiaj Państwo w audycji myślę pokażą, było pożegnanie z latem, już tradycyjny od kilkunastu lat organizowany festyn na osiedlu. Jesteśmy otwarci na Państwa oczekiwania, tylko prosimy je artykułować. Najlepiej robić to na zebraniach nieruchomości, które odbywają się co roku wiosną. Swoje potrzeby trzeba wyrażać. My jesteśmy otwarci i możemy wszystkie je zrealizować. Staramy się, żeby nasz Dom Kultury był nie tylko miejscem, do którego przychodzą spółdzielcy chcący realizować swoje zainteresowania i pasje, ale jest także miejscem, domem dla wielu stowarzyszeń i organizacji. Tam też Państwo możecie znaleźć dla siebie miejsce, w którym swój potencjał jesteście w stanie zrealizować. Tych organizacji jest wiele. Znajduje się tam też taki kącik spółdzielczy ze spółdzielczą prasą, w której można poczytać, dowiedzieć się, co w trawie spółdzielczej piszczy. No, staramy się jak najbardziej. Myślę, że potrzeba tylko jeszcze zainteresowania i woli ze strony Państwa i drobnego ukierunkowania nas, jakich niszy jeszcze nie wykorzystujemy. Wydaje mi się, że to jest taki pewien fenomen, bo jak się rozmawia już z uczestnikami tego typu imprez, czy to z rodzicami, czy z dziećmi, to wszyscy bardzo się cieszą, że te imprezy się odbywają, ale są tacy, którzy twierdzą, że tych imprez mogło być więcej. Wydawało mi się, że te czasy plenerowych imprez i takiego masowego udziału mamy za sobą, ale chyba raczej tu się mylę, że coraz częściej ludzie, jeżeli mają czas i dopisuje pogoda, chcieliby ten czas aktywnie w gronie rodzinnym spędzić. Proszę mi powiedzieć, czy dla Was to jest dobra forma integracji środowiska i spółdzielców? Moim zdaniem jedna z najlepszych.
poza klubami, które są w Domu Kultury, to jest najlepsze miejsce. Tam przychodzą nie tylko spółdzielcy, przychodzą też inni, wtedy się wysłuchuje opinia, u nas tego się nie robi, u nas tego nie ma, fajnie, że wy robicie. Nasze kluby, na przykład kluby seniora, też organizują sobie oprócz comiesięcznych spotkań imprezy. Na przykład klub seniora przy Samowarze, tutaj mieszczący się na Alei Pokoju, który chce, żeby tak, żeby towarzyszył w tym obiekcie, zorganizował sobie pożegnanie sezonu w miejscu, które użyczyła jedna z uczestniczek. W poniedziałek była podobna impreza, taka też integracyjna dla klubu seniora Radość Życia, ze składkowych pieniędzy zorganizowali sobie w Rudzie piękną imprezę, na której się doskonale bawili, tańczyli. Boleję nad tym, że nie mogłam w tym roku być, bo był to mój pierwszy dzień po urlopie, a od wielu lat uczestniczę w tej imprezie. Było mi smutno, ale obowiązek przede wszystkim. Także każda integracja, każde spotykanie się ludzi daje nam szansę na to, żeby upuścić nieco tego ciśnienia, które w nas rośnie z powodu codziennych trosk, problemów i posłuchać, co robią inni, włączyć się w to, coś także zrobić, mieć z tego satysfakcję. Na przykład ze spotkania z klubu Radość Życia przywieziono mi bardzo piękny bukiecik. Bukiecik zrobiony z tych liści, nie liści, z tej otuliny kolby kukurydzy. Coś fantastycznego. Zimą, kiedy byłam u nich na spotkaniu wigilijnym, otrzymałam z kolei piękne z papieru robione rzeczy. To są rzeczy nie do przecenienia. W klubie Amazonek są panie, które robią przepiękne ozdoby choinkowe, różne tam koronkowe dziergania. To są wszystko takie rzeczy, które mnie zachwycają i fajnie, gdyby zarażano nimi innych. Myślę, że form do wymyślenia mamy jeszcze wiele. Wielu z nas, ja także o sobie mogę powiedzieć, jestem osobą, która kocha kuchnię, lubi gotować, lubi wymyślać potrawy, robić różne fajne rzeczy. I już z koleżankami tak rozmawiamy, że może spróbujemy tym zarazić kogoś. Mamy tutaj kilka takich osób, obecny członek zarządu Małgosia Leśnik jest też mistrzynią kulinarną, więc możemy naprawdę pokazywać różne rzeczy i każdy, kto do nas się zbliży, będzie mógł także pokazać, co on fajnego umie, bo pewnie można wymyślać bez końca. Pani prezes, 30 sierpnia, tak jak pani powiedziała, w dniu wczorajszym miała miejsce impreza dedykowana jak gdyby temu, że kończą się wakacje i poniedziałek rozpoczyna się rok szkolny. Ale szanowni państwo, lato się nie kończy, w związku z tym wszystkim spółdzielcom życzę pomysłów na kolejne imprezy jeszcze we wrześniu, w październiku, takie, żebyście mogli to środowisko integrować. No i cóż, na zakończenie programu pani prezes może zaprosi pani do obejrzenia relacji z tego, co się działo 30 sierpnia. Zachęcam, była to szampańska zabawa w ogrodzie osiedlowym na Broniewskiego. Będziecie mieli państwo możliwość w niej uczestniczyć za pośrednictwem ekranów telewizyjnych. Gorąco zapraszam. A ja państwu dziękuję za uwagę. Moim państwa gościem w dniu dzisiejszym była prezes Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pani Stefania Gąsierowska. Bardzo dziękuję za udział w programie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Spółdzielczy Dom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej tradycyjnie z okazji zakończenia wakacji zorganizował festyn rodzinny Żegnamy Wakacje na Wesoło. Jak zwykle wydarzenie to przyciągnęło wiele dzieci młodszych i starszych wraz z rodzicami i dziadkami. Na festynie nie zabrakło zabaw animacyjnych i konkursów oraz dużych gier planszowych. To nasza impreza, którą organizujemy od wielu, wielu lat. Staramy się zapewnić takie punkty programu, które przyniosłyby radość dzieciom, dorosłym. Stąd w tegorocznej imprezie są występy artystów cyrkowych, warszawskich artystów cyrkowych, głównie program dla dzieci. Jest animator, który będzie prowadził różne zabawy i konkursy. No i dla dorosłej widowni będzie kapela podwórkowa Złoczewianie z pięknym programem. Myślę, że spodoba się. No i niezbędna atrakcja na naszych imprezach plenerowych to oczywiście dmuchańce, różne urządzenia, z których dzieci mogą korzystać bezpłatnie. Świetna rzecz, na pewno dla dzieci. To jest podstawowa sprawa. Każdy
taka generalnie sytuacja, kiedy można wyjść na zewnątrz, troszkę się pobawić. To jest duży plus dla maluchów, no i dla rodziców myślę, że również. Przede wszystkim no, trzeba kolekcjonować takie małe, drobne chwile, te wspomnienia. No, mam nadzieję, że to zostanie gdzieś w świadomości i w pamięci dziecka również. Na pewno na duży plus. Naprawdę jest fajnie. Podoba mi się i mała też zachwycona, widzę. Żeby te dzieci miały gdzie się pobawić i naprawdę wyjść zobaczyć coś i zabawy. Są różne takie kreatywne, że dzieci naprawdę mają co porobić. Najmłodszych z humorem zabawiał duet Zaczarowany Świat Cyrku. Musisz na ten rower usiąść. Ale nie tak. Normalnie siadaj jak każdy człowiek. A, tak, dobrze. No właśnie. Nogi na pedały. Na pedały, tak. Ręce na kierownicę. Na kierownicę. Co się chichrasz? Nie ma kierownicy, nie chichraj się. Jakaś odważna dziewczynka poda mi rączkę. Zostanie moją kierownicą. Jest tu ze sobą czarodziejski worek, który kupiłem na rynku we wtorek od przyjaciół ze wschodu za grosze. Zawsze go ze sobą noszę. Przy pomocy tego wora wyczaruje nam potwora. Ła! Nie chichraj się! Będziemy czarowali. Teraz cisza, bo to poważna robota. Marysia, chodź do mnie. Dla zwiększenia mocy czarów. A co jest w worku? Powiedz, wyciągnij. Co to jest, wiesz? A wiesz do czego chusteczka? Do noseczka. No nie wygłupiajcie się. To czarodziejska chustka. Wrzucamy ją tu. Mamy. Teraz ona się musi zamienić na prezent. Powtarzaj po mnie zaklęcia, ja znam wszystkie z całego świata, okej? Okay? Dla zwiększenia mocy czarów. Trzymaj. Nie to! Jeszcze nie to, Maryśka. Dla zwiększenia mocy czarów trzymaj mnie za łapę. Nie szczyp! Kurczaki, no nie lubię tego. Delikatnie, dobra? Nie łaskocz! Maryśka, bo cię wyrzucę do domu. Za materiał lepiej, dobra? Rękawek. Ostrożnie, całą noc prasowałem, żebyś mnie nie pogniotła. Zaczynamy? Powtarzaj. Mirek, proszę ją nagłośnić. Fokus, pokus! Nie chichrajcie się! To poważna robota jest, no! Bardzo fajnie. Jesteśmy na kolejnej edycji i jest bardzo miło, jak zawsze. Chętnie zawsze oglądałem przedstawienia. Są bardzo fajne. Na tamtym festynie było o Pippi Langstrump, była piękna ta bajka. Więc zawsze jesteśmy, jak możemy. Powinno być to kontynuowane i celebrowane przez wszystkich rodziców na naszym osiedlu. Bardzo miłe zakończenie wakacji. Dobra zabawa i też edukacyjnie dzieci mogą sobie troszkę pobawić się, pomyśleć. My jesteśmy na każdym, także korzystamy ze wszystkich atrakcji, jakie są dostępne w okresie wakacyjnym przede wszystkim teraz. Nam najbardziej podobała się ta dmuchana zjeżdżalnia. Występ kapeli podwórkowej Złoczewianie zgromadził liczną publiczność. Thank you.
dobry sam. Ty nocy nie przyspane, ty miłość tak gorąca, dziś wspomnienia tylko pozostały. Ty miłość tak gorąca, dziś wspomnienia tylko pozostały. Kochany, czekam tu, jak dawniej ty czekałeś. Na rozstajach ludzie serce zabrałeś. Srebrzysty w blasku gwiazd tysiąc rozpylała. Samotności hej na ciebie pozostała. Tutaj jest jak zwykle pełna atrakcji dla dzieciaków, dmuchańce, gry plenerowe. Animacja tutaj prowadzona, teatr, że tak powiem, także dzieciaki są zachwycone, a jeżeli one są zachwycone, to ja również. Jak ci się podoba? Dobrze. A co najbardziej? Co jest najfajniejszego tutaj dzisiaj? Piłki. Lubisz się bawić tak na dworze? Tak. Dla dzieci to jest fajna rozrywka. Teraz tu dziewczynom się podoba Chińczyk. To fajnie. A co jest najfajniejszego? Wszystko. A lubisz takie imprezy na dworze? Bardzo. A dlaczego? Bo jest dużo fajnych atrakcji. Już teraz Spółdzielczy Dom Kultury zaprasza na zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży oraz na liczne przedsięwzięcia dla dorosłych. Nasza oferta niebawem pojawi się w klatkach schodowych i jest już na naszej stronie i na Facebooku, ale nasze zajęcia głównie to są zajęcia artystyczne, kół artystycznych, czyli wokalne, instrumentalne, plastyczne, ale będą też zajęcia typu klub szachowy, zajęcia dla pań dorosłych, dla gimnastyka dla kobiet. Są oczywiście kluby seniora, które mają swoją siedzibę też w naszym Domu Kultury i działalność. Są zespoły wokalne seniorów. Ten przekrój jest adresowany od najmłodszych do najstarszych. Festyn był miłym akcentem na zakończenie wakacji dla najmłodszych. Z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci. Wielkimi krokami zbliża się Sieradzki Jarmark Powiatowy. O tym, co będzie i jakie atrakcje przygotowano na tę okazję, rozmawialiśmy ze starostą powiatu sieradzkiego Mariuszem Bądziorem. Zapraszam na materiał. Witam Państwa w kolejnym programie Nasze Sprawy. Ponieważ 9 Jarmark Powiatowy coraz bliżej, stąd mój gość, starosta sieradzki, pan Mariusz Bądzior. Witam pana redaktora, witam serdecznie Państwa. Tak jak powiedziałem na wstępie, panie starosto, jarmark powiatowy tuż, tuż. Już 9 września zaczynamy 9 jarmark. Tak daty akurat się zbiegły. Zapewne będą szczęśliwe. Myślę, że tak, że hasłem przewodnim jest nauka, rodzina, więc tutaj wszyscy mieszkańcy, którzy będą uczestniczyli w tym jarmarku, znajdą coś dla siebie. Panie starosto, w tym roku wyjątkowo poważnie traktujecie sprawy zdrowia i diagnostyki jako takiej. Szanowni Państwo, warto naprawdę w tym jarmarku brać czynny udział, ponieważ starostwo i organizatorzy jarmarku przygotowali bardzo dużo przedsięwzięć, które odpowiedzą Państwu na pytanie, czy jesteście zdrowi. Może po kolei, ponieważ tych przedsięwzięć jest sporo, a wydaje mi się, że to jest najważniejsze na tym jarmarku. Zacznijmy od tego, że na pewno podczas jarmarku będzie Dzień Dawcy. Jeżeli chodzi o to badanie, to jest to badanie skierowane przede wszystkim dla osób, które mogą być potencjalnymi dawcami. Czyli jest to pobieranie wymazu z policzka, ze śliny i wtedy rejestrujemy się jako
w całym systemie, potencjalny w całej bazie, dawca szpiku kostnego. Jako potencjalny dawca szpiku kostnego. Ja tutaj przypomnę, panie starosto, na pewno pan pamięta, 2 lata temu, w 2016 roku, taką spontaniczną akcję zakrojoną na szeroką skalę w naszym mieście i regionie, jak szukano dawcy dla małej Roksanki. Szczęśliwie Roksana czuje się dobrze, obecnie przebywa w Sieradzu, ale ta spontaniczność, ta reakcja mieszkańców świadczy o tym, że zależy nam na tym, aby ci, którzy chorują na białaczkę, mieli szansę z tego banku szpiku kostnego i szansę na skorzystać i szansę na wyleczenie całkowite z tej choroby. Każdy z nas może być potencjalnym dawcą tego szpiku kostnego i znam osoby, które, że tak powiem, skorzystały z dawcy. Oni są nawet ze sobą bardzo, ci ludzie, zaprzyjaźnieni. To, co ci ludzie mówią, którzy są dawcami, to jest ogromna przyjemność. Panie starosto, w tej części wystawowej, tam gdzie będzie najwięcej gości i uczestników jarmarku, będzie również tak zwany czarny namiot. I w tym czarnym namiocie, z tego co wiem, przygotowaliście lekarza dermatologa. Każdy będzie mógł się przebadać, tam będą specjaliści, którzy przeprowadzą wszelkiego rodzaju badania dotyczące zmian skórnych. Będą badane znamiona, rozpoznawane jakieś na skórze czy wybroczyny, czy tego rodzaju rzeczy i myślę, że, a przede wszystkim to jest skierowane właśnie dla, pod kątem raka skóry, dlatego ja zachęcam tutaj mieszkańców, żeby skorzystali z tej usługi. Te konsultacje będą w pełni bezpłatne, tak? Tak, konsultacje, wszystkie konsultacje, które są, począwszy od wymazów, jak mówiliśmy, odnośnie dawców, poprzez tutaj badania onkologiczne, poprzez badania profilaktyczne, które jeszcze będą, wszystkie badania są bezpłatne. Przygotowaliście również badania pod kątem osteoporozy, panie starosto. Warto jest przebadać się nowoczesnymi aparatami. Szczególnie zapraszam tutaj osoby od 50 roku życia, bo to są mieszkańcy, którzy najbardziej są podatni właśnie na dolegliwości tej choroby. Będzie również podczas jarmarku mammobus. Będą również prowadzone bezpłatne badania poziomu cukru i ciśnienia. Tak? Rak piersi. Jest to dosyć poważne schorzenie, które dotyka naszych pań, dlatego postanowiliśmy, żeby jeszcze również i bezpłatnie mogły panie skorzystać z tego badania. Natomiast jeżeli chodzi o te podstawowe badania, czyli badanie cukru, badanie zawartości cholesterolu, badanie ciśnienia krwi itd., również będą oferowane dla mieszkańców. Będzie można również, panie starosto, skorzystać z bezpłatnych badań EKG. Tak jest. I będzie można uczestniczyć w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy. A więc, panie starosto, wniosek jest taki. Profilaktyka, profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka. Stawiacie jako starostwo podczas jarmarku na zdrowie. Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Żeby było zdrowo, to też musi być wesoło, musi być smacznie, musi być czas również na wypoczynek. Porozmawiajmy teraz w tej części rozmowy właśnie na ten temat, bo wiem, że przygotowaliście również wyjątkową atrakcję dla dzieci i młodzieży. Bardzo modna wycieczka do Warszawy w tej chwili. Jak ktoś jest w Warszawie ze szkołą, to często odwiedza to centrum. Wiadomo, że będąc w samym Centrum Nauki Kopernik, tematyka jest tam bardzo szeroka, natomiast to, co tutaj przyjadą tutaj do nas do Sieradza Centrum Nauki, na pewno pokaże nam to, co możemy się spodziewać jadąc do Warszawy, ale ja nie chciałbym zdradzać, co będzie pokazywało właśnie to centrum. Chciałbym, żeby młodzież, dzieci weszły do tego namiotu i zobaczyły i przekonały się naocznie, jak wygląda fizyka, jak wygląda chemia i jak niektóre rzeczy są z jednej strony dla nas niezrozumiałe, a one są szalenie proste, jeżeli je się wytłumaczy. Będzie również coś dla ciała, będzie smacznie. Oczywiście będzie smacznie. Przygotowaliśmy dla wszystkich mieszkańców patelnię plenerową. Będziemy chcieli... Co w tym roku na tej patelni się znajdzie? I tu właśnie tego nie powiem, dlatego że będą na pewno 3 potrawy i chciałbym, żeby nasi mieszkańcy byli troszeczkę zaskoczeni.
że jak przyjdziemy, to zobaczymy. No mógłbym powiedzieć, że na przykład będzie golonka zapiekana, prawda? A to już na ludziach wrażenia nie robi. Prawda? Ale to nie robi wrażenia, prawda? Chcielibyśmy, żeby było to coś troszeczkę innego. Na pewno będziemy chcieli wydawać 3 posiłki w jakimś czasie i na pewno wszyscy mieszkańcy, którzy przyjdą i będą chcieli skorzystać z tego poczęstunku, na pewno tego nie zabraknie. Nie zabraknie również kółko gospodyń wiejskich i stowarzyszeń, które zaprezentują to, co najlepsze w regionie. Całkiem niedawno została wydana broszura, gdzie panie wydały taką książkę na temat możliwości gotowania regionalnych potraw i koła gospodyń wiejskich na jarmarku. To jest właśnie pokazanie tych nowych potraw, w jaki sposób to robić, posmakować tego, a z drugiej strony ten jarmark to jest też i formą takiego podsumowania albo podziękowania w ramach dużynek za to, że mogliśmy zebrać te plony, za to, że ominęły nas te najcięższe kataklizmy. Ja pominę, że susza była susza na terenie swoje, tak, na terenie naszego powiatu. Może nie była tak mocno uciążliwa, ale na pewno pewne uprawy na tym ucierpiały. Ale dziękujemy za to. Są koła gospodyń wiejskich, które zaproponują nam naprawdę również odmienne potrawy do tych, które będzie na tej patelni. A tak troszeczkę to poukładać, to tak, najpierw uroczysta msza święta, po uroczystej mszy święty tradycyjny orszak, który tak wejdzie na plac przed starostwem powiatowym w Sieradzu i tam po uroczystościach otwarcia rozpoczną się wszystkie przedsięwzięcia, o których tutaj na tą chwilę rozmawialiśmy. Dokładnie tak jest, panie redaktorze. Ja chciałem powiedzieć, że na samej mszy zaszczyci nas chór z Mińska i jeżeli msza się zaczyna o godzinie 10:30, jeżeli państwo chcielibyście posłuchać chóru z Mińska, piękne głosy, oni już będą swój koncert, zaczną o godzinie 10. Jak się skończy msza wcześniejsza, oni zaczną już, że tak powiem, koncertować. No i później cała ceremonia, która jest dożynkowa i jarmarkowa. Czyli wieńce dożynkowe również będą. Tak. Bo zawsze jarmark zaczyna się mszą tak zwaną dożynkową. Że dziękujemy za plony, dziękujemy za to, co zostało zebrane i wtedy po tej ceremonii, że tak powiem, kościelnej przechodzimy wesołym orszakiem na Plac Wojewódzki i dalej wszystka, cała impreza. Tradycyjnie będą prezentowały się również gminy wchodzące w skład powiatu w tym roku? Tak, zawsze się gminy reprezentują, bo tak naprawdę tego jarmarku nie byłoby bez gmin. To gminy wystawiające swoje koła, wystawiające swoje zespoły, same prezentujące się na jarmarku, to jest właśnie to centrum, ta oś całego jarmarku, która jest. Zawsze jarmarkowi towarzyszyła dobra muzyka, co w tym roku? Tak, muzyka jest. Ja powiem tak, że chcieliśmy rozszerzyć tutaj tą naszą ofertę i oprócz zespołów takich jak chociażby Tajka Band, jak zespół strażaków naszych tutaj, również zmobilizowaliśmy nasze społeczeństwo, bo rodzice jednej ze szkół będą nam robić przedstawienie. Ono jest krótkie, ale jest bardzo barwne, czyli kolorowe. Widowisko teatralne, tak? Teatralne. Chciałbym zostawić troszeczkę taką dozę, że tak powiem, ciekawości dla mieszkańców. Nie chciałbym zdradzać, co to będzie, ale naprawdę uwierzcie mi państwo, że to będzie bardzo ciekawe przedstawienie. Natomiast wieńczyć będzie cały nasz jarmark i te artystyczne występy z tym zespołu wideo. Proszę mi powiedzieć jeszcze raz, od której zaczynacie i o której kończycie? Panie redaktorze, szanowni państwo, zaczynamy o godzinie 10:30 w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego mszą świętą. Później po mszy mamy przemarsz na Plac Wojewódzki i na Placu Wojewódzkim, ja myślę, że do tej godziny 21:00 to na pewno zapraszam państwa, będzie co pojeść, będzie można się zbadać, będzie można posłuchać dobrej muzyki, więc serdecznie państwa zapraszam i pana redaktora również. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak jak słyszeliście państwo, będzie zaskakująco, będzie smacznie, będzie wybuchowo, będzie muzycznie.
I będzie zdrowo przede wszystkim. I będzie zdrowo. Zapraszamy dokładnie wszystkich 9 września do udziału w Jarmarku Powiatowym w Sieradzu. Bardzo dziękuję pani starosto za udział w programie i życzę dużo wrażeń dobrych państwu z jarmarku. Dziękuję za udział. Panie redaktorze, dziękuję państwu. Dziękuję państwu za uwagę. W poniedziałek zapraszam na rozmowę z prezydentem miasta Sieradza Pawłem Osiewałą, z którym rozmawialiśmy o budowie basenów znajdujących się na ulicy Portowej, które niedawno zostały oddane do użytku. Poruszyliśmy także temat odwiertu geotermalnego, a także rozmawialiśmy o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. W dzisiejszym przeglądzie to wszystko. Zapraszam na dalszą część programu. Tata Klima zaprasza do sklepu przy ulicy Warszawskiej 13. Oferujemy profesjonalne doradztwo, montaż i serwis w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Montujemy układy klimatyzacyjne oraz układy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wykonujemy również pomiary skuteczności wentylacji. W niezwykle bogatej ofercie sklepu znajdą Państwo m.in. elementy wentylacji, anemostaty, kratki i rury wentylacyjne oraz szeroki wybór wentylatorów do domu i przemysłu. Tata Klima jest również autoryzowanym przedstawicielem firmy Eureka. Zapraszamy, Sieradz, ulica Warszawska 13, Tata Klima, doradztwo, serwis, sprzedaż. Mam to coś. Coś, co naprawdę rusza. Coś, co przyspieszy bieg wydarzeń. Coś wyjątkowego dla każdego. I wyjątkowo dla mnie. Coś sportowego. Super telewizja z pakietem sportowym i szybki internet. Tylko za 79,90. Wectra. Dla każdego coś. Zadzwoń 601-601-601. Pamiętaj, Bank Spółdzielczy w Sieradzu gwarantuje Ci indywidualne podejście i poczucie bezpieczeństwa. Sieradz, ulica Zamkowa 2. Zapraszamy także do naszych oddziałów w Burzeninie, Wróblewie i Brzeźniu. Pamiętaj! Urządzasz swoje mieszkanie i szukasz niepowtarzalnych płytek ceramicznych? Znajdziesz je w nowym salonie firmowym Grupy Tubondzin. Największa ekspozycja produktów w regionie. W tym pierwsze w Polsce płytki wielkoformatowe czekają na Ciebie w Sieradzu przy skrzyżowaniu ulic POW i Dworskiej. Przy zakupie otrzymasz darmowy projekt remontowanego pomieszczenia. Przyjdź i sprawdź! Grupa Tubondzin to nieograniczone możliwości i gwarancja satysfakcji na długie lata. Na dzisiaj to wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Przypominam, że nasze materiały są dostępne w telewizji internetowej na naszej stronie. Jesteśmy także aktywni na Facebooku i Twitterze, tak aby Państwo byli na bieżąco z najnowszymi i najciekawszymi wydarzeniami. Na dzisiaj dziękuję za uwagę, a na kolejny serwis informacyjny zapraszam jak zwykle w poniedziałek o godzinie 18:00. Do zobaczenia!